kilkuzdaniowe straszne historie. Coś, co według mnie ma jednak trochę za mało kontekstu, żeby straszyć. Ba, niektóre ze sprawą mojego czarnego humoru nawet mnie śmieszą. Jednak wierząc, że znajdę jakieś perełki, odwiedziłem ten subreddit i 12 znalezionych przeze mnie historii przeczytam wam w dzisiejszym filmie. Zaczynajmy. Nie znam się na zwierzętach, ale... czy 6 nóg to nie troszkę za dużo dla psa? Czułem się, jakby cały świat był przeciwko mnie. Dotarłem do punktu, w którym chcę to wszystko zakończyć. Sir, co pan robi z tym kodem? Jeśli przy drodze kiedykolwiek zobaczysz wisielca, uciekaj, szukają nowego nosiciela. Ale wiesz, że lepiej łowi się z przynętą, zrzędził mój przyjaciel. Gdyby tylko wiedział, że to on jest przynętą. Dlaczego mama nas zostawiła? Zapytał z łzami spływającymi z jego dziecięcych oczu. Była słaba i chora, synku, ale nie martw się, wkrótce znowu będziemy razem jako rodzina. Odpowiedział jego ojciec, pociągając spust pistoletu w jego kierunku. Króliczki, które kupowałem na zwierzątka, ciągle znikały po kilku tygodniach od kupna, więc ciągle je wymieniałem. Rano na moich drzwiach znalazłem wydrapaną wiadomość. Następnym razem proszę więcej różnorodności. Z moich ust wydobyło się kilka zawołań i gwizdów, kiedy napełniłem miskę dokładnie 2 kubkami najlepszej, gładziutkiej psiej karmy. Dla ciebie wszystko co najlepsze, powiedziałem przykucając i ocierając łzy z jej policzka. Odbieranie dzieci ze szkoły to moja ulubiona część dnia. Chociaż rodzicom trochę to dzień pogarsza. Zacząłem odpinać jej stanik i moja ręka powoli zaczęła się przesuwać po jej pięknym ciele. Za życia nigdy nie dawała mi tego robić. Ogrodnik mamrotał do siebie, przeklinając swoją słabą pamięć, gdy podsypywał rośliny świeżym domowej roboty nawozem. Oczy są dobre na marchewki, czy ja znowu coś pomieszałem? Kiedy mój ojciec się skradał, schowałem się w rogu. Udało mi się ukryć idealnie niezauważonym, ale on nie miał tyle szczęścia.